Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Pamiętamy, jak przed wieloma laty, wtedy kiedy mieliśmy wejść do Unii Europejskiej, nasze lęki, nasz strach przed tymże wejściem. I to w zasadzie było zrozumiałe i uzasadnione, bo przecież nieznana przyszłość zawsze budzi jakąś niepewność. Odziedziczone po systemie komunistycznym potężne zaniedbania w inwestycjach, ogromna inflacja uzasadniały tę niepewność. Minęło jednak 8 lat od naszego wejścia do Unii Europejskiej i dziś możemy się pochwalić nadwyżką w handlu artykułami rolnymi. No przecież każdy to widzi. Nie wiem, czy kiedykolwiek po latach powojennych, czy w latach powojennych można było się pochwalić jakąkolwiek nadwyżką, no pewnie taką. Nie stało się to dzięki dotknięcia czarodziejskiej różki, tylko dzięki konkretnym nakładom, nakładom finansowym. Było tutaj mówione, było zadane już pytanie, jakiej to wielkości narastająco były to środki z naszego budżetu, ale ja bym chciał wiedzieć, panie ministrze, ile tych środków narastających wydatkowało na polskie rolnictwo, wydatkował budżet Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.